Vítajte v kolejnym Trucky Moviesie. Słuchajcie, Trucky Movies będzie chyba krótki, nie będzie długi. Zobaczymy, zobaczymy jaki będzie. Z trasy średnio ciekawej, ale może coś siłę nagrać. Może w tę stronę, może w drugą stronę będziemy wracać. Cholera wie, że tego nie ustaliłem. Wiem tylko tyle, że muszę sobie powodować tą kamerę, którą teraz nagrywam, ponieważ już jest lekko, powiedzmy sobie szczerze, już jest lekko, słuchajcie, zrozładowana, a że mam tutaj cały sprzęt potrzebny do tego, żeby już wam kręcić. Przede wszystkim tak, kamera znaleziona w miejscu, w którym ja bym nigdy nie pomyślał, że jest. No ale cały szczęście była, więc nie gdybajmy. Była, znalazła się, super. No, już wczoraj wam nakręciłem z tego właśnie samochodu, z tego właśnie wraka, w którym jadę. Nakręciłem wam właśnie tą małą serię Tracker Radzi. Kiedyś była, tak powiedzmy, niepopularna, ale lubiłem ją kręcić. Jak się popiera naczepy, jak się tarczkę wypełnia, takie tam głupkowate rzeczy. Dobra, data dzisiaj jest, słuchajcie, dzisiaj jest który? Dzisiaj jest, jak to kręciłem, słuchajcie, był 7, 9, 17. Ja się nazywam Marcin Kubica, oczywiście. Kubica. Na razie jestem na jardzie. Przyjechałem tutaj o 7.30. Kiedy wjadę, nie wiem. Mój licznik jest 839 664. Pykło. I teraz tak, ten czek, jak ja to zawsze robię, zawsze zaczynam od klaksonu. Od klaksonu. Czekajcie, muszę go odpalić, żeby powietrze weszło. Klakson? Jeszcze nie. Dobra, ale tak, paliwo sprawdziłem, batery security sprawdziłem, opory sprawdziłem, to sprawdziłem, to sprawdziłem, to sprawdziłem, klakson sprawdziłem, światła sprawdziłem, reflektory sprawdziłem, indicator sprawdziłem, wiper sprawdziłem, washer sprawdziłem, horn, jak słyszeliście, sprawdziłem, to sprawdziłem, to na razie nie sprawdzam, dobra. A więc sprawdziłem. O, i widzę, że muszę podładować baterię. Widzimy się, jak podładuję baterię. Dobra, teraz słuchajcie, jedziemy, jak to się mówi, na dwa baty, bez skojarzeń. Z jednej strony kręcę Trucky Moviesa, a z drugiej strony mam was na tym. Tonek, K-Transport to jest Gregorys. To jest jedno i to samo, Tomcio. To nie jest inna firma, ja tam ostatnio byłem u nich, słuchaj. Także K-Transport, Gregory, to jest jedna i ta sama firma. U nich nawet rozmawiałem z jedną dziewczyną, kierowniczką. Wpadłem sobie, bo to była taka sytuacja, że byłem, słuchajcie, właśnie w tych Gregorych. Gregory Transport, coś takiego. Byłem u nich na trunkingu, czyli tam zrobiłem dla nich jedną tam fuchę. A że to był piątek, to było ciężko wrócić. No i wysłali po mnie ciężarówkę, a mnie wysłali do Exeter właśnie, na ich tamten. Do ich bazy. No i sobie siedzę, patrzę sobie na prawo, a tam dziewuszka, nawet względna, powiem wam, garbata nie była. Tak myśmy chwilę pogadali, dwa lata jest kierowcą, kierowczynią. O, jadą sobie pączki, jeden i drugi. MG. A, tu się kurde. Interkanty, w Launceston, ja u nich byłem raz, rozumiesz, na multidropie.
tam dostať się na tranking jest strasznie ciężko. No lek. To nie jest kwestia tego, że... A co mi to? Walnęli coś? Coś się stało? A nie, on tu ma dostęp do ewakuatora, czy gdzie... Nie, co on tu ma? Kto ma? Kto autobusami jeździ, kurde? Co on tutaj ma? Teraz mała informacja dla Trucking Movies'a, którym też kręcę, że jedziemy do East Light albo do Soundham, bo jak to woli, do McTyre'a z pewną naczepą nowych opon, nie do osobówki, do ciężarówki, tam się nie przydadzą, ale gdyby to pytał. Teraz jak będziecie oglądać mego Trucking Movies'a, tak wygląda mój live. Kamery, telefonu nie dotykam, gdyby ktoś się pytał. Tylko jak stoję, ewentualnie włączam. Także podczas jazdy nie ma dotykania telefonu. A to, że sobie mam włączoną kamerę z przodu, jakby dashcam, czyli jakby mój wideorejestrator, to jest w pełni legalne. Oczywiście Anglia to jest straszne państwo policyjne, więc... to z tym. Nagrywanie bywa, sami nagrywają, ale niby nie chcą być nagrywani. Takie tam kłopoty tam. Kto za Angolami nadąży? No, wy nie widzicie środka. Środek jest widoczny w Trucking Movies'ie akurat. Także, znaczy jest trochę panel widoczny z tego co widzę, także tak to wygląda. Nie jest to rewelacja, to jest stara premiumeczka. Takie wynalazki właśnie jak Bandwulk jeszcze mają takie samochody. Bo oni nie przywiązują uwagi do transportu, oni mają transport podejmowany. Mają kontrahentów, oni nie muszą inwestować nową flotę, aczkolwiek mają nowego DAF-a. Aczkolwiek mają Mercedesa, mają coś tam wynajęte, więc oni się nie muszą bawić jakieś tam noweczki, pewek z nieśmigane ciężaróweczki, nie?
zasięg, bo na live'ie to tak jest, że niektórzy piszą, nie daj w ZUS. Jak zobaczycie, w jakich miejscach ja jestem nieraz, takich dzikich, leśnych, to zobaczycie, dlaczego ja tracę zasięg. Tak jest dobrze, że na razie jest zasięg. Na razie jest super, takie lasy, widzicie tego, a zasięg jeszcze jednak jest. Tomek, w sobotę, ty się nie przejmuj. Ja mam Marysię opanowaną, lulam, więc raz, dwa. A jak nie, to ty pokażesz, co potrafisz, więc jest okej. Wujek Tomek weźmie na rączki i ulula Marysię do snu, żeby nie przeszkadzała w poważnych negocjacjach przy browarze. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej widać, na takim mówi się, co i jak. A, za miesiąc jest, no zobaczymy jeszcze. Dobra, jazda. Teraz czas tego gówna jakoś wyjechać. Mamy trochę, nadamy tutaj, żeby nie iść po, znaczy po trawie. Jak nas ktoś z turby puści, będzie dobrze. A no, nawet nie musi. Po prostu się wpierdzielimy.
tracę zasięg w tym, w telefonie. W czerwoną linię. No jeszcze bardziej trzeba mówić zjechać trochę tych pojebieg. Słuchajcie, ile jest filmów w internecie ostatnio widziałem. Właśnie tu z Anglii, jakie to są kurde pojeby, jak oni jeżdżą czasami. To jest tragedia. Jeszcze potrafi zajechać taki idiota potem drogę i przyjść się kłócić. O, w tym momencie, słuchajcie, urwało mi transmisję. Nie ma nas teraz w momencie live. Jesteśmy tylko na takim uwisie i tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Nie mam nic z tym wspólnego, że to coś się dzieje. Ja mogę tylko czekać, aż wskoczy ponownie transmisja, to wszystko, nie? Słuchajcie, na live'ie zostaje tylko taki mówić w tym obszarze. Ale wiedziałem, że tak będzie, słuchajcie, bo tak właśnie tutaj jest, na tym rejonie, tutaj ogólnie, w tej części, tak po prostu jest i tego się nie da po prostu obejść i przeskoczyć, także.
hodina času a będziemy na miejscu, znaczy na miejscu, na razie będziemy w McDonaldzie. Zaż tam pauzę sobie robię, a nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że muszę, bo już nie ma żadnych serwisów i po prostu nie mam jak sobie się zatrzymać i po prostu tego ogarnąć wszystko. Kiedyś mi się te chody bardzo podobały, ale już dzisiaj wiem, że to jest szmelc. Właśnie taki szmelc, ale... Moje Małgosi na przykład się nie podobały, bo to ona miała taką tylko nóweczkę nieśmigalną, fulgerówkę. Ona mówi, że nie była zadowolona z tego samochodu. Baba jak poszła po tym. Raczej nie wznowimy. Musiałbym się zatrzymać, gdzieś wznowić, a nie chce mi się, powiedzmy sobie szczerze. Dzień, kurde, co on odczuwałem przy mojej małej? Tak tam płakać, kurde. Tyle się nabujałem, tyle się narzucałem, naśpiewałem, natańczyłem. Bo ja wiecie, ja nie śpiewam piosenki tam luli, nie, ja tam od razu bara, riki, tiki, tak. A dziecko normalnie, kurde, jakby wie, jakby no było narodzone, jakby kurde tego, nie? Ja jak miały miś, kurde, hej dziewczyno, spójrz na misia, jarzębina, patriotyczne piosenki, wiecie, to nie ma co. Dziecko musi być edukowane patriotycznie od samych młodych lat. Dziecko ma normalnie w wózku na baczność stać, jak hymn polski leci. Muszę niwać się teraz, kurde, muszę niwelować do szóstki. Bach. Automat by zrobił to za mnie, nie? Mała siódemka. Na szczycie drogi tej góry. Duża siódemka, bo ja słyszę, że jest za wysoko. Zaraz mała ósemka. W zasadzie to duża ósemka mogę być, proszę bardzo, wchodzi. I jedziemy. Na live już nie jesteście. Od tego czasu, kiedy mówiłem, że was urwało, cały czas was nie ma. Ani my jedziemy, jeździmy po normalnych tych, ale nie wszędzie jest dobry internet, nie? Schodzę po biegach, teraz nie schodzę, w zależności jak mi się chce. Jak mi się nie chce wajchać, machać wajchą, to... Dalej mu siódemkę. Auto nabrało mocy. Pokazuje już mi na tablicy, żebym dał małą ósemkę. Proszę bardzo, zresztą masz.
jest... Nie, nie stawiam, bo to parking jest zawalony. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Ja sobie gdzieś stanę i wyłączę kamerę, a ten moment, co nie chcę nagrywać, po prostu sobie przetnę. Dobra, słuchajcie, mam przerwę, która to pana się już skończyła. Ale ja sobie, że tak powiem, pozwoliłem zjeść McCoysy i chrzanie. Byłem sobie też na lekkim obiadku. No i zaraz, dosłownie za chwilkę, za parę sekund, ruszamy. O! Dobra, słuchajcie, jadę. Jeszcze kołyk soczku pomarańczowego.
5. Išlo. Išlo aj. Ale tak štužil. Ten jeden mankament, że ja czasem zapominam, że jadę na manualnym skrzyżowaniu. A tu też już mnie zdarzyli. Ja czasami zapominam, że jadę na manualu i to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, w tych samochodach. Tu kolega pisał, że przydał mu się mój ostatni film o skrzyżowaniu z tego samochodu. No fajnie, że się przydało kolego. Tak jak powiedziałem, gdzieniegdzie takie wynalazki jeszcze jeżdżą. Oczywiście już praktycznie każdy leasingowy samochód, nowe auto ma już skrzynię automatyczną, to co nie jest powiedziane, że nowe auto nie mogą mieć skrzyni manualnej. No mogą, oczywiście, że mogą. Są tańsze przede wszystkim. A mało powiedziane, jeszcze niektórzy kierowcy wolą mieć manuale niż automaty. No ja osobiście oczywiście jest obojętny, co ja będę miał, żeby tylko jeździło i byle płacili. No, panie, dojeżdżamy. Byliście tu sam już chyba na jakimś filmie, tak coś kojarzę. Jak się przynajmniej wydaje, jak nie, to... cofnąć tam do tego, bo jeżeli tu będzie zawalone wszystko, to będzie bardzo ciężko żeby cofnąć. No to jeżeli będzie jakiś samochód na przykład w środku, też będzie trzeba poczekać na ulicy, a ulica cała jest, słuchajcie, zawalona i zaraz zobaczycie. Dobra.
momencie to było na tak zwanego Banksmana. Czekam, aż ktoś przyjdzie i mnie pomoże mi cofnąć. Chodzi głównie o przejazd przez drogę. Idzie już gościu, który jest odpowiedzialny. Jest ciężko, słuchajcie, tutaj cofnąć, tylko najgorszy jest ten przejazd przez tę drogę, nie? To jest najgorsze, że to tam jakoś pójdzie w drogę, słuchajcie. Teraz w tę stronę musimy dać. Trochę poszliśmy za bardzo w lewo. Stany. Idę się rozpiąć, słuchajcie, bo tutaj jest coś takiego, że ja muszę teraz rozpiąć samochód, wziąć, poczepić moją naczepę, przestawić moją naczepę i potem jeszcze raz ją zapiąć. Także spotkamy się za jakiś czas. Dobra, słuchajcie, wyjeżdżam już z rozładunku. Uzupełnione, wszystko uzupełnione, więc możemy jechać. Czy ja spuściłem go z... Chyba nie. Ja go szarpę, zobaczymy. Będzie jeszcze nic zobaczyć. Są dwie sprawy, które zawsze muszę sprawdzić przed wyjazdem. Owiewkę, które zawsze zapominam, że tak powiem. Muszę powoli, bo tak stają mi łopy, że czasami się nie... Odkrzyczą coś. Teraz to chyba. Dobra. O, wyjazd 13:40.
zaraz z prawego pasa w prawo skręt tylko. Słuchajcie, i to trzeba uważać, bo to gówniarze wylatują, a to angielskie, kurde, to bez wychowania, bez niczego, więc trzeba bardzo uważać.
to, že oni nemajú tých samohodov na stále, to oni je vynajmujú, oni sa bojú, oni musia prejehať. I dlatego to tak vygląda, že často blokujú drogy. Ešte, jak je na Korwalie, to tam pali licho, jak jesteś na A30 alebo na A38. Ale jak jesteście później na A30, właśnie w miejscu, gdzie nie ma autostrady, nie ma tej ekspresówki i oni jadą, to zapomnijcie, że się dojechali na czas, bo to jest tragedia. Oni jadą wtedy 40 mil na godzinę, czy około 60 km na godzinę, 61 powiedzmy. I weź bądź mądry, wyprzeć to, jak kurde z jednej, drugiej strony kurde sznur aut. Nie tak prosto. Sytuacja, jak Putin zaatakował
Ukrainę, znaczy zaatakował, no to tak, taka dziwna wojna, ale no jednak wtargnął na teren swoimi ludźmi, nieoznakowanymi żołnierzykami. To jest wszystko, słuchajcie, bardzo podejrzane, bo osobiście uważam, że u nas gdyby takie ludki się pojawiły, to by byli to strzał. Ale że tam pojawili się sami wysokiej rangi oficerowie i jedynym, że tak powiem, ich zadanie było przekupić, że tak powiem, ukraińskie wojska, to obyło się bez strzału, przyznacie, że obyło się bez. Ale ta historia chyba będzie musiała poczekać, słuchajcie, bo ja widzę, że mamy koniec filmu tego 20-minutowego Trakimovisa. No i trudno, słuchajcie. No i trudno. Będziemy w kontakcie. Ja mam dla was jeszcze jedną niespodziankę w tym albo w następnym tygodniu. Ten film jest albo przed niespodzianką, albo po niespodziance. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie się żegnam, bo nie lubię tak bez pożegnania się z wami wyłączyć.